Praca, która zawsze nosi znamię godności ludzkiej, nie może być wyższa lub bardziej godna, gdyż jest obiektywnie ważniejsza lub lepiej wynagradzana. Nawet prace najcięższe i najpokorniejsze mają jako własne znamię godność osoby. Nie zapominajcie więc, że godność pracy zależy nie tyle od tego, co się robi, ale od tego, kto ją wykonuje. A w przypadku człowieka chodzi przecież o byt duchowy, rozumny i wolny. Odrzucajcie zatem wszelkie prace, które poniżają godność mężczyzny i kobiety. Te prace, które są przeciwko prawu moralnemu lub godzą w życie osób.